Tak, rozpoczął się właśnie miesiąc Tishri, miesiąc siódmy według Tory. I jest to czas, dzień szczególny. I muszę powiedzieć, że od ponad 20 lat jest to dla mnie pierwszy dzień Tishri, był miesiącem świątecznym. Ale gdyby ktoś mnie zapytał jeszcze 2 czy 3 lata temu, jakie to jest święto, bym odpowiedział bez wahania, no Rosh Hashanah, nowy rok biblijny. Tymczasem, czytając Biblię, Pan Bóg pomógł mi zrozumieć, że owszem, pierwszy dzień miesiąca Tishri jest dniem świątecznym, jak najbardziej, tylko że nie zaczyna się tego dnia nowy rok. Tak jak judaizm oficjalny, rabinistyczny twierdzi, że rok 5785, jeśli dobrze pamiętam. Zobaczmy, co Słowo Boże mówi na temat święta obchodzonego pierwszego dnia miesiąca Tishri, który jest określony w Biblii jako miesiąc siódmy. Może na początku trzecia księga Mojżeszowa, rozdział 23. Może przeczytam od pierwszego wersetu. I przemówił Jahwe do Mojżesza tymi słowy: Mów do synów izraelskich i powiedz im: Te są uroczystości świąteczne Jahwe, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta. I tu są wyliczone wszystkie święta, które Stwórca nakazał, aby jego czciciele, jego wyznawcy przestrzegali. Trzeci werset mówi o dniu szabatu, cotygodniowym dniu odpoczynku. Później jest mowa o innych świętach, ale jeżeli zobaczymy werset 24, no, przeczytam. Powiedz synom izraelskim tak: W miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołane trąbieniem święte zgromadzenie. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie, a składać będziecie ofiary ogniowe dla Jahwe. I ja sobie tutaj widzę, że na marginesie zapisałem Rosh Hashanah, ileś tam lat temu, czyli nowy rok. Dosłownie Rosh Hashanah znaczy głowa roku, głowa w sensie początek. Tylko, czy w tych słowach jest w ogóle mowa o tym, że jest to nowy rok? Czy przeczytałem w miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca? I tak na przykład w kulturze europejskiej, w tak zwanej kulturze zachodniej, ludzie obchodzą nowy rok pierwszego dnia miesiąca pierwszego, nie siódmego. Nie obchodzą pierwszego lipca, tylko 1 stycznia. I podobnie jest w biblijnej rachubie czasu. Tak jak widzimy, nie ma tu mowy o żadnym nowym roku, a jest napisane, że to jest pierwszy dzień siódmego miesiąca. Nie pierwszego, siódmego. Dzień pamiętny obwołany trąbieniem święte zgromadzenie. Możemy też o tym święcie przeczytać w czwartej księdze Mojżeszowej, rozdział 29. Ja czytam z Biblii Warszawskiej, przynajmniej na razie. 29 przeczytam od pierwszego wersetu. W siódmym miesiącu, przypominam, w siódmym miesiącu, który dzisiaj się nazywa w środowiskach judaistycznych miesiącem Tishri, pierwszego dnia miesiąca będziecie mieli uroczyście ogłoszone święto. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Będzie to dla was dzień radości przy dźwięku trąb, przy dźwięku szofarów, jakby dzisiaj powiedział Żyd, no bo to jest słowo szofar. Złożycie na ofiarę całopalną jako woń przyjemną dla Jahwe, jednego cielca, jednego barana,
No i tu są opisane ofiary ze zwierząt, oddania ze zwierząt, które należało złożyć. Ofiary, można powiedzieć, że już nie dotyczy nas sprawa składania ofiar, ale dotyczy uroczyście ogłoszone święto. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Będzie to dla was dzień radości przy dźwięku trąb. Dźwięk trąb, uroczyście ogłoszone święto. A w jaki sposób ogłaszano uroczyście? Przez trąbienie albo w szofar wykonany z kości, albo też srebrne trąby, o których również Tora mówi, i o tym będzie za chwilę. Teraz proponuję otworzyć księgę Nehemiasza, rozdział 8. Ale tak tytułem kontekstu, mianowicie naród izraelski powrócił z niewoli babilońskiej, powrócił do Jerozolimy, powrócił do swojej ojczyzny, co zresztą zapowiedziane było przez proroka Izajasza, Jeremiasza i nie tylko przez nich. No i trzeba było zorganizować na nowo życie religijne. Zorganizować ponownie naród do służenia jedynemu prawdziwemu Bogu. I może przeczytam jeszcze nie 8, a 7 rozdział, ostatni 72 werset. Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jeruzalemie, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątynnej i pozostały Izrael w swoich miastach. A gdy nadszedł siódmy miesiąc, powtarzam, siódmy miesiąc, synowie izraelscy byli już w siódmych miastach. No, nadszedł siódmy miesiąc, czy będą uroczyście obchodzili Jom Teruah, czyli święto trąbienia? Zobaczymy. Następny werset, czyli to będzie 8 rozdział, werset 1. Zgromadził się tedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną i uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, które Jahwe nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet i wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. Kiedy? Pierwszego dnia siódmego miesiąca, czyli w święto Jom Teruah. I czytał z niego, to znaczy ze zwoju mojżeszowego, czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa, wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli zrozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu sporządzonym w tym celu, obok niego zaś stali z prawej strony Matityasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz, Maesjasz z lewej strony, natomiast Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Haszum, Haszbadana, Zachariasz i Meszulam, o ile dobrze oczywiście przeczytałem ich imiona. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Powstał z szacunku dla Boga, który dał narodowi izraelskiemu swoje prawo. Ezdrasz pobłogosławił Pana, pobłogosławił Jahwe, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział: Amen, Amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Jahwe pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. A Jeszua, Bani, Serebiasz, no to są imiona tych osób, które pomagały Ezdraszowi. Nie będę czytał wszystkich. Lewici to byli, wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu. I czytali z księgi zakonu ustęp za ustępem.
od razu je wyjaśniając, tak że zrozumiano, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: dzień dzisiejszy, czyli Jom Teruah, jest poświęcony Jahwe, waszemu Bogu. Nie smućcie się, nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. I rzekł do nich: idźcie, najedźcie się tłustego jadła, napijcie się słodkich napojów, udzielcie się też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Jahwe jest waszą ostoją. Lewici uspokajali cały lud: uspokójcie się, gdyż dzień dzisiejszy jest święty. Nie smućcie się. Rozszedł się więc cały lud, żeby się najeść, napić, udzielić innym i urządzić wielką, radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Ale to nie wszystko, bo dzień dobiegł do końca. I chociaż Tora mówiła, żeby święto obchodzić w pierwszy dzień miesiąca Tishri, to tu czytamy, że następnego dnia zgromadzili się naczelnicy rodów całego ludu oraz kapłanów i lewitów u Ezdrasza, pisarza, żeby dokładnie poznać postanowienia zakonu. Zgromadzili się drugiego dnia i dali pewien precedens. I na przykład dzisiaj w judaizmie ortodoksyjnym, zarówno w Izraelu, jak i w diasporze, a więc również w Polsce, święto to obchodzi się nie przez jeden dzień, a przez dwa, pierwszego i drugiego dnia miesiąca Tishri. Dobrze, a nasz Zbawiciel, Syn Boży Jeszua, też mówił o dźwięku szofaru odnośnie wydarzeń czasu końca, odnośnie Sądu Bożego. Mateusza, 24 rozdział, 31, 24-31. No to oczywiście kontekst jest wydarzeń, które mają mieć miejsce w przyszłości. Po udręce, 29 werset, może przeczytam od 29. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone, i wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. I bez względu na to, czy to trąbę będziemy traktować dosłownie czy symbolicznie, to również w proroctwie, którą sam nasz Zbawiciel wygłosił, proroctwo, również jest mowa o szofarze. A uczeń Jeszui, Szaul, znany powszechnie jako apostoł Paweł, w pierwszym liście do Tesaloniczan, również w kontekście końca, no, co napisał, to zobaczmy. 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, werset 15 do 18. Dobrze. Tak. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej, zstąpi z nieba. W
Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, a razem z nimi porwani będziemy w obłokach powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Na głos trąby Bożej. No, to jest, to ciekawie to apostoł Paweł napisał, bo na głos trąby ostateczne, jak gdyby ktoś nieuważnie czytał, to przypomniał, bo trąba zabrzmi. Czyli zobaczmy, trąba Boża jest tutaj w tych fragmentach i jeszcze innych fragmentach kojarzona z wydarzeniami dni ostatnich, z dniem sądu, z powtórnym przyjściem naszego Mesjasza. I prawda jest taka, że wielu czytelników Biblii, wiele komentarzy, które czytałem, czy też słyszałem na kazaniach, dopuszcza taką możliwość, taką sugestię, że Jeszua przybędzie powtórnie w święto Jom Teruah. Czy rzeczywiście tak będzie i kiedy, w którym roku, tego my nie wiemy. I nie wiemy, czy będzie to Jom Teruah, ale tak jak wspomniałem, Pesach znalazło spełnienie odnośnie Jeszua, Mesjasza. Szawuot znalazło spełnienie. To jest rzeczą niewykluczoną, że trzy następne święta, więc Jom Teruah, obecne święto, Jom Kippur i święta Sukkot również będą miały swoje spełnienie. W tradycji judaistycznej, jak trąbi się w szofar na święto Jom Teruah, wydawane są trzy rodzaje dźwięków. One się nazywają Tekija, Shevarim oraz Teruah i brzmi łącznie 100 dźwięków. Oczywiście Tora nie mówi, że ma być dokładnie 100 dźwięków, i że mają być te trzy rodzaje, ale rzeczywiście w judaizmie i nawet wśród różnych grup chrześcijańskich, tak zwanych chrześcijańskich, które przestrzegają świąt bożych opisanych w Biblii, w ten sposób się dmie w szofar, czego byłem naocznym świadkiem. No, można by wiele na ten temat jeszcze powiedzieć, bo ciekawa rzecz, Tora nakazała nam obchodzić, przestrzegać tego święta, ale właściwie nie mamy bezpośrednio napisane znaczenie i dlatego to jest ciekawy temat do wnikliwego badania uważnego z pomocą Ducha Świętego i w jaki sposób proroctwa, których spełnienie jest jeszcze przed nami, związane jest z dźwiękiem szofaru, o czym mówi Biblia, cała Biblia i stary, tak zwany Stary i tak zwany Nowy Testament. Czy Jeszua faktycznie przyjdzie w Jom Teruah? Nie wiemy. Czas pokaże, ale zachęcam do wnikliwego dalszego badania tej sprawy. Jeszcze może takiej kwestii może uzupełnienia, bo tak jak powiedziałeś, ten święto Jom Teruah, czyli święto trąbienia, nie trąbek, bo to nie jest święto ku czci trąbek, instrumentu, tylko ku czci czynności wykonywanej na tym instrumencie. Czyli tym widzimy to, co przytoczyłeś, te fragmenty, że ten dźwięk ma odpowiednią znaczenie, symbolikę i ma pobudzać do pewnych działań i można by powiedzieć, że to co w religii judaistycznej, że jakby większą wagę się w ten czas, czyli pierwszy dzień siódmego miesiąca przykłada, że to jest nowy rok, te święto trąbienia jest jakby drugoplanowe, to można powiedzieć, że w pewnym sensie się zaciera ten sens, o którym tutaj w tych wersetach przeczytałeś. Natomiast chciałem zadać takie pytanie lub odpowiedzieć też na nie. Bo w judaizmie, tak samo w tym mesjanistycznym judaizmie,
mówi się, no zgoda, że jest ten siódmy, pierwszy dzień siódmego miesiąca jako nowy rok, ale oni to mówią, że to jest nowy rok cywilny, czy ten świecki tak zwany, natomiast ten liturgiczny to jest, zaczyna się pierwszego dnia, pierwszego miesiąca. Oni to zaczynają to rozdzielać, że to jest co innego i to innego i podają tutaj za przykład chociażby w Polsce, tak, że pierwszy dzień nowego roku jest 1 stycznia, a na przykład rok szkolny jest 1 września, czyli zupełnie no tak, kiedy tak. indziej. To jest takie tłumaczenie. Natomiast to, co mówiłeś, w Biblii nie znajdujemy nigdzie potwierdzenia, że nowy rok zaczyna się pierwszego dnia siódmego miesiąca. Natomiast znajdujemy potwierdzenie, że nowy rok zaczyna się pierwszego dnia pierwszego miesiąca. I takim potwierdzeniem jest... Mogę przeczytać? Tu trzeba by cały kontekst przeczytać, ale sedno jest tak. Wyjścia, czyli druga Mojżeszowa 13:4. Dziś wychodzicie w miesiącu Abib, czy Nisan po babilońsku. Tak. I wyjścia 12:2, ten miesiąc, czyli Abib, bo tam jest kontekst, będzie dla was początkiem miesięcy, będzie on pierwszym miesiącem roku. To jest jasna deklaracja, tak. gdzie jest ten rok. Natomiast dzisiaj, współcześnie, jakby to się rozjechało, czyli mówią, że no faktycznie to jest ten pierwszy dzień pierwszego miesiąca, czyli ten Abib, ale to dodają, że to jest ten rok liturgiczny związany z tymi wszystkimi świętami, Pesach, Szawłot i tak dalej. Natomiast świecki rok jest siódmego miesiąca. Ja kiedyś, jak się zastanawiałem nad tym, skąd to się wzięło, że dlaczego tak. Tak. I doszedłem do takiego wniosku, dosyć logicznego, że w tamtym czasie, kiedy mamy Torę spisaną przez Mojżesza, wszystko skupiało się wokół świątyni. Kiedyś świątynia była ta przez Mojżesza uruchomiona. Taka w pełni zaczęła funkcjonować. Mieszkanie, pustyni, tak. Jest konkretna data podana. Drugiego roku od wyjścia z Egiptu, pierwszego dnia, pierwszego miesiąca. I to by się zgadzało, że Stwórca wyznaczył ten dzień jako początek roku. I wiąże się to stricte ściśle z Miszkan, ze świątynią. Natomiast skąd w judaizmie się wziął ten pierwszy dzień siódmego miesiąca jako początek roku? Ano, jest duże, bo tam nie ma dokładnej daty, ale można mniej więcej się zasugerować. Świątynia oddana przez Salomona, jest duże prawdopodobieństwo, że była oddana pierwszego dnia siódmego miesiąca. Uruchomiona, w sensie już te wszystkie przygotowania były urządzone, oczyszczone różne sprzęty. Modlitwa jest Salomona przed świątynią i w tym dniu była ona uruchomiona. I dlatego później możliwe, że ten rok powiązano z uruchomieniem, czyli znowu wokół świątyni, jako że ona była uruchomiona w tym czasie, to możliwe, że przyjęto ten czas jako początek liturgiczny. Możliwe, że z tego to się wzięło i to dzisiaj jesteśmy jakby spuścizna tego, że to się ten pierwszy dzień siódmego miesiąca wziął jako nowy rok, no i dzisiaj to interpretują jako rok świecki. To gwoli tak uzupełnienia, skąd to się wzięło, bo warto też nad tym się zastanawiać, jak to dzisiaj, skąd się pewne rzeczy biorą. Byłem zdumiony, kiedy zorientowałem się, że zasiadałem do Słowa Bożego, często sam w domu, często z różnymi grupami judaistycznymi, czy związanymi z synagogą ortodoksyjną, czy reformowaną, też również w różnych środowiskach chrześcijańskich, gdzie były osoby, które miały zrozumienie, że
święta Boże, które są opisane w Biblii, nadal obowiązują wszystkich, no ale cały czas byłem przekonany, że obchodzę święto Nowego Roku Biblijnego i jakże byłem zdumiony, że Biblia nie mówi nic, że to Nowy Rok. To jest ta różnica.